Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy w Need for Speed'a Most Wanted. No i w dzisiejszym odcinku pierwsze to zrobimy, pojedziemy sobie stuningować troszeczkę tą Toyotę Suprę, zarówno pod względem mechanicznym, jak i wizualnym, bo ten body kit na dzisiejszy czas troszeczkę, no nie za bardzo mi się podoba. To jest oczywiście kwestia gustu, jednemu się może podobać, drugiemu nie. Natomiast ja sobie tutaj chciałbym kilka rzeczy tutaj pokupować, między innymi na zapleczu to, co udało mi się wcześniej zdobyć. No i teraz sprawdzimy sobie tutaj modyfikację karoserii. To jest pakiet trzeci, tutaj zablokowane są, ale mamy, zobaczcie, nieco mniej agresywne. Ten pakiet chyba pierwszy jest najlepszy, ale jeszcze zobaczę fabrycznie. Tak wygląda w fabrycznie Supra, tak wygląda pierwszym, drugim. Tak więc weźmiemy sobie ten pakiet numer 1. Zdecydowanie on mi się podoba najbardziej. Chciałbym też sobie lotkę seryjną tutaj kupić, bo ona wygląda moim zdaniem w Suprze najlepiej. Nie ma sensu zmieniać czegoś, co jest moim zdaniem idealne. Tak więc lotka tutaj jest seryjna. Zmienimy sobie może też felgi. Podobają mi się ogólnie zazwyczaj felgi, które mają dosyć duży rozstaw. Dużo widać, widać dużo tarczy hamulcowej. Zdecydowanie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Okej. I teraz tak, sprawdzimy maski. Chciałem zobaczyć, jak wygląda maska tutaj karbonowa w przypadku tej Supry. Nie mówię, że będę kupował, tylko chciałem zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Ale nie robi to roboty jednak. Tak więc sobie to odpuścimy. Wloty powietrza też nie będę tego stosował, bo to jest bez sensu. No i teraz sprawdzimy sobie osiągi. Tutaj można jeszcze zmodyfikować. Jeśli coś będzie do modyfikacji, to oczywiście sobie to zakupię. Troszkę tej kasy mi tutaj wpadło. Ja w ogóle pobawiłem się ostatnio przed jednym ze streamów. Sprawdzałem sobie OBS-a, pobawiłem się, kurde, w wyścigi z policją. A właśnie, jeżdżąc tą Suprą, więc kilka zawodów tam już mam wygranych, jeśli chodzi o te kamienie milowe. I też przy okazji będzie dzisiaj mniej roboty na odcinku. Ale też przy okazji będę chciał dokończyć te kamienie milowe, które tam zostały, więc jeśli chodzi o kamienie milowe, będę chciał zdobyć dzisiaj 100%. No i teraz tak, słuchajcie, pomalujemy sobie najpierw felgi na jakiś czarny, taki ciemny kolor. Wy ich tak raczej nie będziecie widzieć na materiale, bo to auto zawsze jest od tyłu pokazywane. No i teraz pomalujemy sobie auto albo na pomarańczowy z Szybkich i Wściekłych, albo na jakiś też taki kolor ciemniejszy. Nie, pomarańczowy nie za bardzo wygląda z tą kalkomanią, a chciałbym ją zostawić koniecznie. To jest całkiem spoko. W czarnym kolorze albo w takim bardziej... No mi się to widzi, powiem wam. Nie wiem jak wam, to jest kwestia pewnie gustu. Jednym się będzie podobało, drugim nie. Ale okej, zostawmy to tak. Już tutaj nic więcej nie zmienię w tym aucie. No i autko to jest zdecydowanie jedno z takich lepszych w Need for Speedzie, które naprawdę potrafi zdziałać z cuda. No i zobaczcie, kamienie milowe i noty udało mi się zaliczyć, testując sobie OBS-a pod streamy. Ale mimo wszystko chciałbym tutaj w związku z tym te wszystkie kamienie milowe zaliczyć na 100%. Czyli zostały mi fotoradary, które sobie tutaj chciałbym, te zdjęcia bym chciał sobie porobić. Będziemy mieć wtedy w kamieniach milowych 100% już. I przy okazji też noty do kolejnego odcinka będą łatwiejsze w zdobyciu, tak więc lecimy z tym na samym początku. No i potem musimy wygrać się 4 jakiegoś różnego rodzaju zawody. A pojawiły się zawody typu drag, co mnie osobiście bardzo, ale to bardzo cieszy. Okej, bez problemu, 200 na godzinę zaliczony fotoradar. No i kurde, tym autem aż ciężko wyhamować w takich dużych prędkościach. Dobra, to weźmiemy sobie kolejne tutaj, kolejny fotoradar. Dobra. Tutaj skrótem nie będę jechał, rozpędzę się troszeczkę tutaj na tych dłuższych odcinkach. Ale też jakiś wynik nie jest trudny do pobicia. Więc chwila, moment i... No dokładnie. 222 km na godzinę. No i wpadło 11 tysięcy tutaj tych punktów, jeśli chodzi o noty policyjne. Więc w kolejnym odcinku będzie mi też łatwiej. Łatwiej, chyba w kolejnym trzeba być 300 tysięcy tych punktów, a już mam prawie 200. Tak więc spoko. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj, widzicie, różnego rodzaju zawody. Weźmiemy oczywiście na sam początek zawody typu drag.
Nie wiem, czy będę potrafił tutaj te biegi odpowiednio zmieniać, bo się odzwyczaiłem od tego najnormalniej w świecie. Drag's all about hitting the perfect shift. When the shift hour turns green, that's the sweet spot. You're gonna reach high speeds in drag races, so don't try and steer the car. Just tap in the direction you want to go, and your car will automatically change lanes. Time your nitrous burst well to get the jump on the other racers. When you have the lead, try to watch the racers behind you, and if possible, run interference by blocking their lane. No dobra, miejmy nadzieję, że nie sfejluję, bo do tej pory wszystkie wyścigi udawało mi się wygrywać. Doskonały start, ale tutaj kurde koleś mnie przyblokował już. Dobra, z takich rzeczy jednak się nie wyrasta, nie zapominać takich rzeczy. Supra daje naprawdę radę tutaj. Pięknie. No dobra, mamy to. Ale dosyć mało płatne te zawody są. Aha, tutaj mamy informację, że policja śledzi twój samochód, więc trzeba te auta wymieniać, raz jeździć jednym, raz drugim i tak dalej. No pojeździłem tą Suprą i naprawdę zaczęło mnie gonić masę wozów policyjnych, jak sobie testowałem OBS-a właśnie pod streamem. Ale cieszę się z tego powodu, bo im więcej policji będzie mnie goniło, tym też potem łatwiej będzie te kamienie milowe zdobywać. Tak więc słuchajcie, to już wszystko wiem. Lecimy sobie z kolejnymi zawodami tutaj. Ja się zatrzymam. Zaraz we mnie przypierdzielą pewnie. Co my tu jeszcze mamy? To weźmy sobie może co? No dobra, jedziemy. Ja też chciałbym sobie poruszyć jeszcze raz temat, który poruszałem w pierwszym odcinku. Poruszałem wielokrotnie na streamach, a niestety widzę, że duża część przeskipuje odcinki, nie ogląda w całości, potem zadaje bezsensowne te pytania non-stop, te same, czy używam jakichś modów graficznych do Need for Speedach. Proszę was, oglądajcie odcinki, was to ciekawi w całości, bo cholernie nie lubię się powtarzać i też pewnie osoby, które oglądały w całości odcinki i słyszały już o tym, też nie lubią, jak się powtarza im 10 raz to samo. Nie, nie używam żadnych modów graficznych, oprócz modyfikacji, takiej, nie wiem, to waży 10 kB chyba, taki plik, który po prostu sprawia, że gra odpalona jest Full HD w proporcjach 16:9. To jest jedyna modyfikacja, jaką ja używam. No z tego względu, że kiedy bym tego nie używał, wszystko by było rozciągnięte, zegary by były rozciągnięte, auto by było rozciągnięte i to by nienaturalnie wyglądało. Tak więc to jest taki jeden pliczek, waży tam chyba 10 kB i on właśnie podmienia tutaj te proporcje ekranu. To jest jedyna modyfikacja, jakiej używam. Jeśli to bez chodzi o aspekty wizualne, jakieś tekstury, cienie czy coś w tym stylu, nie, niczego takiego nie używam. To jest gra odpalona po prostu na maksymalnych możliwych detalach i sam, uwierzcie mi, nie wierzę, że ona tak ładnie może tutaj wyglądać. Ja nie spodziewałem się, że gra z 2005 roku, czyli która ma już 11 lat, no nie oszukujmy się, ta gra ma już 11 lat. Nie wiem, kiedy tam dokładnie premiera była, ale zakładam, że gdzieś w listopadzie pewnie, albo gdzieś tam w okresie właśnie przedświątecznym. No to prawie 11 lat może tak ładnie wyglądać. Ale bawiłem się tak, pokazywałem wam, o szulera. Na szczęście tutaj nie trzeba wygrywać tych zawodów, wystarczy, że prędkości będą dobre uzyskane, bo już bym przerąbał, widzicie. Używałem chyba wszystkie mody graficzne, które tutaj były możliwe do uzyskania, ale powiem wam, że te mody poprawiające cienie, tekstury były widoczne tylko dla mnie. Jak potem wyrenderowałem, bo robiłem jakieś próbki, robiłem testy materiałów, Te modyfikacje na YouTubie za bardzo nie były widoczne. Po prostu jest tak niski pixel na YouTubie, że to wszystko się tak zmazywało i tak nie było tych szczegółów widać, więc sobie odpuściłem. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie kolejne zawody zaraz, bo jest nadzwyczaj łatwo. O, ktoś się do nas odezwał. It's your pal Razor. Heard you back in, I hope you enjoyed your vacation. Maybe I should call you sweetheart now, huh? Glad to see you're a sucker for punishment, though, and by the way, thanks for the ride. Be seeing ya. Dobra, okej. Okay. Weźmiemy sobie kolejne zawody. W ogóle mnie śmieszy, jak to jest napis limit 35 km na godzinę, a my zapierdzielamy po 200, po 250.
Dobra, weźmiemy sobie sprint i zaraz dokończę wam tutaj, co chciałem powiedzieć. Utestowałem sobie różne modyfikacje, tego jest masę. Wpiszcie sobie Need for Speed Most Wanted mod graficzny na polskich stronach, na zagranicznych jest tego masę. Ja testowałem, powiem wam szczerze, około 5 takich najbardziej znanych modów i przekonał mnie do nieużywania modyfikacji graficznych jeden chłopak, jeden z moich widzów na streamie, który napisał mi coś takiego: Yoji, słuchaj, fajnie to wygląda, wprawdzie, wygląda to fajnie, gra wygląda zupełnie inaczej na takiej modzie, który sprawia, że gra wygląda jak Need for Speed Most Wanted z 2012 roku. Ale powiedział też coś takiego, wiesz co? Ale czy nie lepiej grać po prostu w starego, fajnego, klimatycznego Need for Speeda, czy na siłę robić po prostu z fajnego, kultowego Need for Speeda, chyba napisał gównianego Need for Speeda Most Wanted 2012, który umywa się do tej części. I tak ten komentarz na mnie zrobił chyba największe wrażenie. Stwierdziłem, no kurde, masz chłopie rację. To jest Need for Speed Most Wanted i chciałbym sobie go jednak ograć w takiej tutaj właśnie aurze jesiennej, a nie letniej. I to by głosy były podzielone, powiem wam, że nawet było takie 50-50. Pytałem was na Facebooku, pytałem was właśnie na streamach, pokazywałem wam na streamach różne modyfikacje Need for Speeda. Było takie 50-50, jedni chcieli, żebym pokazywał z modami, drudzy, żebym bez modów. I jednak ten komentarz mnie tutaj przekonał, żeby pokazać wam grę taką, jaką ja kiedyś grałem, takie, żebyśmy mieli też jakieś wspomnienia z tym. A byłaby inna modyfikacja wizualna i już ta gra inaczej by wyglądała. I chyba tego klimatu by takiego super tutaj jesiennego nie było. Ale ich tutaj odstawiłem, cholera, zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak im tutaj odskoczyłem, ale Supra naprawdę ma tutaj moc. Jeszcze to jest Supra, jak widzieliście na początku, stuningowana lekko przeze mnie. 7 sekund różnicy, no nie są w stanie tego nadrobić. Musiałbym chyba przypierdzielić w 3 razy w jakieś auto, aby mnie tutaj dogonili. Co innego miałoby miejsce, gdybym walczył z bossem. Powiem wam, boss jest w stanie dogonić nawet jak jest 10 sekund różnicy. I to uwaga, bez żadnych tutaj kolizji z innymi autami z mojej strony. Dobra, kurde, szybko to idzie. Odpalimy sobie kolejne zawody. Ciężko tym autem jest, cholera, powiem wam, wyhamować. Dobra. I został nam tutaj ostatni wyścig do rozegrania. Mamy sprint. Może weźmy to tutaj, żeby była troszeczkę większa, wiecie co, różnica. No dobra, jest to taki dla nas ostatni test. Tym razem na tutaj... jest to tak jakby forma testu na uzyskanie dużych prędkości, taki test dla samego auta, jakie on tej prędkości będzie tych prostych potrafił uzyskiwać. Jak będą takie sytuacje, gdzie będzie długa, prosta, no to trzeba będzie temu rywalowi odskoczyć, z którym się będziemy, no za chwilę dosłownie mierzyć. Tutaj gra mi podpowiadała, że policja bardzo się na mnie tutaj teraz chce rzucić. Ale ja się z tego cieszę nawet, bo tam wcześniej na początku mnie informowali. Ja się cieszę z tego powodu właśnie, że policja chce mnie gonić, bo wcześniej to była jakaś masakra. Jeden radiowóz podjechał, jeszcze sam potrafił się zniszczyć i lipa z tego wychodziła. A teraz jak tą Suprą właśnie przed streamem sobie tutaj testowałem, tak poniszczyłem radiowozy, że chyba z 5 mnie teraz goni jednocześnie. I w kolejnych odcinkach wam to zapewne zaprezentuję, jak tutaj wyglądają pościgi. Skupimy się może też właśnie na tych wyścigach, na tych notowaniach. Zobaczymy, jakie kamienie milowe będą. Podobają mi się takie kamienie milowe, gdzie jednym pościgiem jestem w stanie tutaj zaliczyć 3, które są dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem. Nie wiem, powiedzmy wyścig 4-minutowy, niż 10 pojazdów i przejeść przykładowo przez 2 blokady. To by było super. Nie lubię takich właśnie kamieni milowych, gdzie trzeba za każdym razem rozpoczynać wyścig od nowa z policją. Pobawimy się, pobawimy. Akurat dzisiaj tego nie mogłem wam pokazać, znaczy tylko te fotoradary wam pokazałem, nie? Jeśli chodzi o jakąś walkę i dokuczanie policji. No nie spodziewałem się, że tyle jednostek zacznie mnie gonić i po prostu jednym wyścigiem, takim konkretnym, muszę wam powiedzieć, że
wszystkie kamienie zdobyłem. Jednym albo dwoma nawet. Jeden był taki chyba krótki, że tam wpakowali się w coś i chyba to było tam 2 minuty, trzeba było policję zgubić, to tam chyba w 10 sekund zgubiłem policję, a potem odpaliłem kolejny chyba, nie wiem, z 2 czy tam 3 kamienie milowe mi też wpadły. O proszę, i mamy policję teraz. No dobra, tego się nie spodziewałem, chociaż tam mówiliście mi, że jest informacja, która pokazuje mi, jaki jest procent pojawienia się policji możliwy. Jakie są szanse na to, że policja się pojawi. No nic, pościgamy się z nią. Brakowało wcześniej w kamieniach milowych policji, to teraz będzie policja. Tu mi się udało wygrać bezproblemowo. Już zgubiłem ich, zobaczcie. A, jednak nie. Dobra, jeden radiowóz to też nie jest problem, to już drugi jest. No już ten poziom poszukiwań mojego auta jest na tyle spory, że już te 2 jednostki co najmniej będą mnie goniły. No jak gdzieś tam wezmą posiłki, to już w ogóle. Wow, ale oberwał teraz, szkoda, że go... A, tak jest uszkodzone, dobra, spoko. Słuchajcie, witam was po mojej przerwie. Kurde, na szczęście się zorientowałem się w miarę szybko, że mi brakło miejsca na dysku do nagrywania materiału, ale jestem właśnie w tym samym miejscu, gdzie byłem. Zniszczyłem tej stację i... O proszę! I wóz policyjny nie wpakował się w to, które teraz go zniszczyłem. Ukrywał się w tym miejscu, którego ja chciałem tutaj wbić. Ale kurde, całe szczęście, że zauważyłem, że mi zabrakło miejsca na dysku i że się nie nagrywa filmik. Bo jak ja bym teraz wykonał misję finałową z bossem i by mi się to nie nagrało, to musiałbym całego Need for Speed od nowa przechodzić. Dobra, udało się policję zgasić. Hey, I heard you were rolling the streets. If Rockport is anything like this, you're gonna have a lot of worked rides to take out. I hear Razor's been rattling a lot of people out there. I wouldn't worry about it though. He's just trying to throw you off your game. Stay on target, he'll pay soon enough. I gotta hook up some numbers on you. See you later. Okay, Easy chce się zmierzyć ze mną. It's me. Looks like that Easy chick wants to take you on. She's telling everybody she's gonna kick you back to Rosewood. I wouldn't let that stand for too long. Don't underestimate her just cause she's a chick. That girl can drive. I'll call you after you take her out. No powiem wam, że Easy jeździ naprawdę fajną furką, Mazda RX-8, którą wielu z was też chciało zobaczyć, tak więc pościgamy się z nią. Fajne malowanie w ogóle jest tej Mazdy RX-8. Dobra, rzucamy tutaj wyzwanie, nie będziemy na nic czekać. No dobra, ruszamy. Słuchajcie, powiem wam też, że właśnie w tym najnowszym Need for Speedzie, do którego dostęp niedługo wszyscy wy będziecie mieli w wersji PC-towej. Ja już mam dostęp od kilku dni w sumie do Need for Speeda na PC-cie z tego względu, że mam ten abonament wykupiony, ten, nie wiem, co się nazywa, na Originie. No ale to jest taki jak EA Access, tak? Czyli zawsze na premierę grę mamy w dostępie do 10 godzin. W sumie 10 godzin można spokojnie tego najnowszego Need for Speeda przejść. Jeśli nie będziemy lamili i będziemy to wszystko w miarę szybko robili. No ale właśnie fajnie, że w tym Need for Speedzie mamy sporo takich różnych już seryjnie kalkomanii. One się pojawiły w jakimś update'cie chyba z tym DLC z Undergrounda 1. No właśnie nam dodali nam sporo takich wzorów, między innymi z tego co pamiętam jest właśnie wzór Easy, auta Easy, tej Mazdy jej. I sporo innych wzorów z Undergrounda, z Most Wanted, jest z Prostita, są jakieś malowania i tak dalej, i tak dalej. Tak więc od wyboru do koloru. A także teraz też niedawno na konsolach udostępnili te wzory różne, nie? Które
Można tworzyć, udostępniać i też można pobierać od innych graczy, tak więc też sporo gdzie malowań jest tworzonych przez graczy właśnie w stylu jakichś tam starych Need for Speedów, czy też właśnie Szpili Wściekłych, więc żałuję, że mi nie dane było tutaj pograć sobie w tego najnowszego Need for Speeda, kiedy te wszystkie bajery teraz gracze w wersjach podstawowych będą mieli od razu, co nie? Chyba czekajcie, że on się tutaj skupić, bo widzę, że Easy szaleje, próbuje tutaj mnie wyprzedzić za wszelką cenę. A z tego co tutaj widziałem, ten wyścig jest tylko dwuminutowy, tak więc trzeba mieć ją cały czas pod kontrolą. No teraz jakby mnie wyprzedziła, to jest już po wyścigu, nie? Trzeba to tutaj skupienie mieć maksymalne. Dobra, to mamy wygrane. Jeszcze jedne zawody, no i autko. Chciałbym autko wygrać. Tutaj już wyścig dłuższy się nam szykuje. Powiem wam, że teraz wybiorę prawdopodobnie pierwszą kartę, bo w pierwszej, w drugiej i w trzeciej poprzednie auta były, tak więc już w każdej karcie auta były. Ostatnie auto było chyba w trzeciej karcie, więc teraz będzie pewnie albo w pierwszej, albo w drugiej, więc wybiorę pierwszą. Zobaczymy, czy mi się poszczęści. Będzie gorąco, jak w pierwszej karcie nie będzie auta, potem to już jest taki stres. A mówię, nie chcę tutaj robić zabiegów typu RDF4, tylko chciałbym naprawdę wszystko wygrać, nie kombinując w ten sposób. Coś czuję, że ten wyścig wygram. Jak leci moja ulubiona muzyczka. Jedna z ulubionych, oczywiście. No i już mnie wyprzedziła skrótem jadąc. Skubana, no. No to trzeba troszeczkę się z nią chyba tutaj pobawić. Wow, ale ją obróciło, czajcie to! Ja pierdziele! Zatrzymałem ją, to jest... To nie ma nic rewelacyjnego dla mnie dzisiaj jak... taka akcja. Oczywiście jeszcze auto. Ale jestem teraz ciekaw, zobaczcie jak ją spowolniło i w ogóle na mapce praktycznie nie widać, ona jest cały czas bokiem ustawiona. Ale ją tam skosiłem. Chociaż nie zrobiłem tego celowo, auto wyjechało nam przed maskę dosłownie. Jestem ciekaw, zobaczcie, ile ona będzie miała różnicy sekund, z 12, z 15? Pewnie tak, jestem ciekaw, czy ona będzie w stanie mnie tutaj dogonić. Jeśli ona mnie dogoni, zobaczcie jak zapierdziela teraz, patrzcie to. No i to jest właśnie to. Ci przeciwnicy dostają nie wiadomo jakie, kurde, nielimitowane nitro, przez co są w stanie nas dogonić nawet po takiej konkretnej kraksie, z której się nie mogli przez kilka sekund podnieść. Jestem ciekaw, jaka jest różnica. Mamy okrążenia. Kurde, lipa. Gdyby to była meta, już by miało zwycięstwo. Ale zobaczcie, zobaczcie jak nadrabia dystans do mnie. To jest w ogóle niewyobrażalne. A potem ja wejdę w tą RX8 i się okaże, że ta RX8 nawet pewnie jest gorsza niż aktualnie moja Supra streamingowana. No i to jest to właśnie. Ale trudno już. Ja się przyzwyczaję do tego, że gra troszeczkę cheatuje. No i teraz troszeczkę tego dystansu też tutaj widzę, że nadrobiłem. Dobra, ciśniemy. Może nas faktycznie nie dogoni, ale zbliżyła się, to było niezaprzeczalne, widzieliście sami. Tak się cholernie do mnie zbliżyła, że już myślałem, że mnie dogoni w tych fazach tam. Ale przypierdzieliła nieźle. Szkoda, że w tych Need for Speedach nie było tak, że jak ktoś skasuje auto, to koniec wyścigu i tylko dojechałbym, albo nie musiałbym w ogóle do mety dojeżdżać. A tak auto praktycznie jest niezniszczalne. Da się to chyba, nie wiem, silnik rozwalić, chyba takie tam są. Z tego co pamiętam, coś takiego chyba było w Need for Speedzie, coś tam, że silnik się psuł czy coś. Czy mogłem coś pomylić, dajcie znać w komentarzach. A ja w to grałem tak dawno temu.
zobaczcie, już praktycznie zbliżyła się do mnie. A nie jadę tak jakiś lamus, jadę no całkiem spoko, tak? Nie wpadam za bardzo w jakieś tutaj przeszkody, jadę normalnie przed siebie maksymalną prędkością, jaką mogę. A zobaczcie, jak mnie dogoniła skubana, no. Będę miał teraz większą satysfakcję z tego, jak zdobędę jej furkę. W ogóle ja uważam, że nie powinno być tak, że ja muszę losować w jakichś kartach. Od razu wygrywam wyścig, dostaję auto, a nie jakieś losowanie. Jak nasze BMW przypadło, to nie losował nikt żadnych kart, tylko dostał naszą furę i tyle. Zobaczcie to, jak mnie skubana tu jeszcze dogoniła. No co za picza jedna. Skubana. To jest w ogóle, to jest pokaz właśnie tego, jak w Need for Speedzie przeciwnicy oszukują. Pierwsza karta moja. Pierwsza i druga najwyżej. Dobra, mamy autko, pięknie. Dowód rejestracyjny auta rywala przyjęty. No to co? Teraz sobie weźmiemy osiągi, skoro tak tutaj mamy. Tylko kurczę, zapamiętać, że pierwszy teraz albo drugie, albo trzecie będzie pewnie auto. Muszę pamiętać to. Unikalne ulepszenia dopalacza. No okej, okay, tak więc sobie to zmodyfikujemy. Wezmę, pojeżdżę sobie w kolejnym odcinku RX-8 oczywiście. Bo z tego co wiem, Subaru Impreza, którą chciałbym sobie kupić w karierze, jest zablokowana. Jest odblokowana normalnie w trybie zwykłym, ale w karierze zablokowano Subaru Impreza, więc muszę jeszcze troszkę poczekać. Chyba dopiero jak tego kolesia pokonam, to wtedy będę miał Subaru Impreza odblokowaną. Tak więc sobie wtedy ją zmodyfikuję jakoś maksymalnie i też się nią właśnie w jakichś odcinkach pobawię. Obejrzyjmy sobie filmik jeszcze. Też fajna furka, ale osobiście chciałbym ją przemalować na jakiś taki zielony kolor. No dobra, jeszcze jakieś wiadomości? Tak. No dobra. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, koniecznie stawcie łapki w górę, a kolejnych odcinków spodziewajcie się codziennie lub co dwa dni. Cześć!